Jak długo opony będą jeszcze czarne i okrągłe? Tego nie wie nikt, ale prezentowane przez producentów opony przyszłości zwiastują prawdziwą rewolucję. Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku i sprawdzimy, czy opony będziemy mogli połączyć za pomocą kabla USB do naszego komputera, a może będą umożliwiały latanie naszym samochodem. Jeśli jesteście ciekawi, to klikajcie suba i zaczynamy. W pierwszej kolejności sprawdźmy, co przygotował dla nas francuski gigant, czyli Michelin. Od 2024 roku na europejski rynek ma zostać wprowadzony model Aptis, który będzie wyróżniać się tym, że będzie on w pełni biodegradowalny i w 100% odporny na przebicia. Będzie to spowodowane tym, że powietrze w tym modelu opony zostanie zastąpione specjalną mieszanką gumy i włókna szklanego. Nie jest to jakoś bardzo rewolucyjny pomysł na oponę i możecie go dobrze kojarzyć z pojazdów przemysłowych, a nawet przydomowych kosiarek. Drugą innowacyjną propozycją od Michelin jest model Vision, który został zaprezentowany w 2017 roku. Jeśli model Aptis ma mieć futurystyczny wygląd, to model Vision chyba pochodzi wprost z kosmosu. Inspiracją dla konstruktorów były organizmy żywe, a dokładniej koralowce. Nie wiem jak Wam, ale ten projekt naprawdę mi się podoba i wydaje mi się, że byłby on świetną dekoracją dla każdego samochodu. Podobnie jak model Aptis, Vision ma być w 100% biodegradowalny i wytworzony z surowców wtórnych. Jednak to, co go wyróżnia, to zainstalowane wewnątrz czujniki, które za pomocą łącza internetowego będą udostępniać dane o aktualnym stanie bieżnika w zainstalowanej aplikacji, na przykład w naszym smartfonie czy też samochodzie. Czy opony mogą umożliwiać wzbicie się w powietrze naszym samochodem? Wydaje mi się, że to pytanie padło w głównej siedzibie Goodyeara, ponieważ ich innowacyjny model Aero ma umożliwiać tradycyjne poruszanie się, jak i wzbicie się w powietrze naszym samochodem. Głównym założeniem Goodyeara jest wykorzystanie odchylanego wirnika, który będzie sprawiać, że nasz pojazd uniesie się nad powierzchnię Ziemi. I muszę Wam się przyznać, że miałem okazję zobaczyć ten innowacyjny projekt na targach w Genewie i mam z nim pewien problem. Nie do końca jestem przekonany, czy to w dalszym ciągu jest po prostu opona. Goodyear w zanadrzu ma jeszcze jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, jest to IntelliGrip Urban. Opona ta została skonstruowana z myślą o autonomicznych pojazdach i to, co będzie ją wyróżniać, to zainstalowane wewnątrz czujniki, które będą warunkować pracę pojazdu, biorąc pod uwagę takie parametry jak aktualny stan nawierzchni, stan ogumienia czy nawet aktualna pogoda. Nie da się ukryć, że Goodyear tym rozwiązaniem wybiega bardzo mocno w przyszłość, ponieważ IntelliGrip Urban jest przeznaczony do miejskich flot samochodów elektrycznych, które będą używane na zasadzie współdzielenia, czyli będzie to taki trafikar, tylko pojazdy będą autonomiczne, bez kierowców. Dodatkową korzyścią dla operatorów flot ma być bardzo wysoki i wąski profil opon IntelliGrip Urban i to ma się przełożyć na niższe opory toczenia, a w konsekwencji na niższe zużycie energii elektrycznej. Udajemy się teraz w małą podróż, zmieniamy kontynent i sprawdzamy, co przygotował dla nas Hankook, jeśli chodzi o opony przyszłości. W 2018 roku jednym z pierwszych modeli koncepcyjnych tego producenta był model Hexonic i to, co tutaj jest najważniejsze, to fakt, że Hankook dostrzegł to, że ludzie podróżujący samochodami autonomicznymi zwracają szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo, ale także na komfort podróżowania. I model Hexonic ma właśnie zapewniać jak najwyższe standardy, jeśli chodzi o autonomiczne podróżowanie. Jeśli zastanawiacie się, skąd się wzięła nazwa Hexonic, to musimy tutaj spojrzeć na bieżnik tej opony i to, co widać na pierwszy rzut oka, to jest on podzielony na sześciokątne moduły. Jak zapewnia Hankook, ma to sprawić, że opona będzie miała jeszcze lepszą przyczepność i jeszcze lepiej będzie odprowadzać wodę z czoła bieżnika. Podobnie jak poprzednie opony przyszłości, model Hexonic posiada zainstalowane wewnątrz specjalne czujniki, ale tutaj jest jedna bardzo ważna różnica. Zwróćcie uwagę, jak ta opona potrafi się rozszerzyć i zwężyć. Jak zapewnia Hankook, ma to być odpowiedź na zmieniające się warunki pogodowe i opona ta będzie albo generować większą przyczepność na drodze, albo też będzie zmniejszać opory toczenia, na przykład kiedy poruszamy się po mieście. Na targach Essen Motor Show Hankook pokazał jeszcze jedną bardzo ciekawą propozycję i wydaje mi się, że powinniśmy ją bardzo mocno docenić, ponieważ Hankook skonstruował model Aeroflow z myślą o sportach motorowych.
Jak wiemy, nacisk na podłoże to bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o wszelkiego typu wyścigi i właśnie ten model opony ma zapewniać jak największą siłę docisku poruszającego się samochodu po torze. I zapnijcie teraz pasy, bo lecimy w kosmos. Ta opona pochodzi wręcz z Jetsonów. Będzie ona charakteryzować się tym, że będą dwa bieżniki i będą one połączone turbiną, która będzie zasysała powietrze. Czy wy to słyszycie? Turbina, która będzie zasysać powietrze i generować jeszcze większą siłę docisku. No brzmi to naprawdę kosmicznie. Jestem ciekaw, czy Hankook wprowadzi to do sprzedaży i czy będziemy mieli okazję przetestować ten model opony. I jak wam się podoba oponiarska przyszłość? Czy są to dla was ciekawe rozwiązania? Czy chcielibyście kupować tego typu opony? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Napiszcie też nam, czy podobał wam się ten odcinek, ponieważ mamy jeszcze kilka bardzo ciekawych rozwiązań w zanadrzu i chętnie byśmy się z wami nimi podzielili. Ja się z wami żegnam, widzimy się już niedługo w przyszłości. Cześć! W pierwszej kolejności sprawdźmy, jakie rewolucje przygotował. Odszedł od tamtej sekwencji na niższe zużycie i w konsekwencji na niższe zużycie. Co ja powiedziałem? Czy nic nie mów. Nie da się ukraść. O, tak, no zapewne to i model. O, wiedziałem co, ale tak się przystanąłem.